Podróżując, wybieramy kierunki, w których nas jeszcze nie było. W tym roku wybraliśmy Albanię, zahaczając w drodze powrotnej o Kosowo i Macedonię Północną. Albania jest w 75% krajem górzystym, leżącym nad Morzem Adriatyckim. Historia Albanii jest zbliżona do polskiej, miała trudnych sąsiadów, była wielokrotnie okupowana aż do 1912 roku, kiedy to uzyskała niepodległość od Imperium Osmańskiego. W 1943 roku Albania została okupowana przez wojska niemieckie. Działała wtedy silna partyzantka zdominowana przez komunistów. Niekwestionowanym przywódcą tego ruchu oporu był Enver Hoxha. Rola Związku Radzieckiego w wyzwoleniu kraju była znikoma. Dzięki temu Albania stała się jedynym krajem, którego niezależność po II wojnie światowej nie była zagrożona przez żadne z mocarstw. Cześć wszystkim, no i mamy 16 września. Jesteśmy w Belgradzie, a dokładnie pod Belgradem, w Serbii i ruszamy w dalszą podróż do Albanii. Albania! Ale wcześniej będziemy przyjeżdżać przez Czarnogórę, tam będziemy pokonywać trasy górskie, potem wjedziemy do Albanii, tam będą jeszcze wyższe góry, też pokonamy te wszystkie przeszkody, które przed nami będą stać. No i następnie jedziemy do Tirany, a w Tiranie mamy nocleg, więc prawdopodobnie dojedziemy późnym wieczorem. Trasę mamy o połowę krótszą niż wczoraj. Mamy dokładnie około 650 km. Natomiast będziemy jechać tak samo długo jak wczoraj, bo będzie dużo ciężej po nich jechać. A nasza ekipa już tutaj sobie siedzi w samochodzie. Co oni tam robią? Już w komórkach siedzą. Milena, co ty tam robisz? Co? Piszesz. Co to jest za kula? Co to za kolor jest? Twój ulubiony. To jest twój ulubiony kolor. No twój. Dobra, już masz umówioną wizytę. Dobrze, to okulista, jest twój ulubiony. Okulista czeka. Piotrek. Okulista czeka już. Chcę wam powiedzieć i zareklamować jednocześnie. Piotra Knapika, to jest najlepszy fryzjer w Polsce. I plan jest taki, że musimy przefarbować Krzysiowi włosy. Krzysiek, ponieważ ma rude włosy, zawsze chciał być blondynem, więc spełniamy jego marzenia. Słuchaj. Wysyłając SMS o treści pomagam. Stop! Zabieram to. No i mamy pierwsze tankowanie. Pierwsza stacja to Lukoil. Tankujemy gaz do pełna, 31 litrów. Póki co 1 litr 91,4 dinara. No i zobaczymy, na ilu nam zakończy. Tu w ogóle obok jest lotnisko, tam właściwie widzimy i nad nami tutaj samoloty latają. Teraz akurat chyba nic nie leci. Ale tak to centralnie nad głową. O, leci, widać tam. Leci zaraz tam nad głową przyleci. O, a tutaj już skończyło się tankowanie, czyli prawie 34 litry zatankowaliśmy, czyli łącznie 3093 dinary, a tutaj właśnie leci samolocik, zaraz powinien się pojawić. O, i się pojawia. Co tu nam leci? A nawet nie widziałem co. I na drugą stronę, pyk! I się pojawia. Dobra, to idziemy tankować, jedziemy dalej. Kierunek Czarnogóra. No pierwszy krótki postój. Jesteśmy w takim oto miejscu, autostrada się skończyła. Teraz będziemy jechać drogą jednopasmową. No i tak to wygląda. Takie widoczki na razie są. Zaczynają się już powoli góry. Tutaj jezioro, które przychodzi w tamtym etapie dalej już w rzeczkę. Właśnie minęliśmy Tamę. No i chwila dla fotoreporterów. Robimy pierwsze zdjęcia z podróży. Yeah! No i czekamy już w kierunku do granicy czarnogórskiej. Takie mamy tutaj widoczki piękne. Według nawigacji mamy 3 godziny do punktu widokowego, ale już w Albanii. No i dojechaliśmy do granicy serbsko-czarnogórskiej. Paszporty już czekają. Najpierw przejdziemy tutaj serbską, a za około kilometr, bo to jest dość specyficzna granica, będzie czarnogórska. I przez jakieś 100 km będziemy jechać przez Czarnogórę. Następnie wjeżdżamy do Albanii. Yo! No
Dobra, i tutaj właśnie przejeżdżamy przez Czarną Górę, tam są już piękne szczyty. I te szczyty, co tam widzicie daleko, to już prawdopodobnie jest Albania. Albania, do której zmierzamy i do której mamy właśnie 41 minut, 42 km. Krzysiu, powiedz coś ciekawego. Pozdrawiam wszystkich. Jesteśmy w Albanii. Boże, a ponieważ to jesteśmy w Albanii, to tu są właściwe krajobrazy. To jest dobry samochód tam, za witamy tu z panią. Proszę zejść z drogi. Turendy do Tirany. Przepraszam, dzień dobry. Mam pytanie. Turendy do Tirany dojedziemy. Turendy do Tirany. A, prosto. Dziękujemy. Dziękujemy. Pa. Taka sytuacja. Ale zapaszek śmieszny. O jaka swojski. Mój kochany. Tu delikatnie trzeba. O Jezu, jaki misio tam malutki. Kochany. Dziękuję. No tak, tego nie widać, ale dojechaliśmy właśnie do pięknego punktu widokowego. Ale ponieważ już jest piękna noc, to nic nie zobaczymy. Ale może wam pokażę zdjęcia z tego punktu widokowego, jak to wygląda w dzień, który niestety będę musiał ściągnąć z internetu. Tutaj można sobie stanąć i jest ogólnie jedna wielka przepaść. I tam, w tamtym miejscu, którego nie widać, jest ogólnie piękny krajobraz. Ale no nie widać. No. Może latarkę włączam. Włącz z telefonu, to będzie dobrze widać. Bo jak połączymy siłę tych naszych latarek, to będzie jedna wielka kapitan planeta. Uważaj, żeby się nie zerwało. Nie, ale nie możemy wyłączyć silnika i się słuchać tego, bo przepraszam, na górę? Na chwilę. Ja muszę się powiedzieć. A nie zrobisz tutaj? No, dawaj. To będą prawdziwe odgłos. Nie, bo to muszę. A tam jest gastro, nie? No właśnie, bo nie mogę. Pierwszy postój w Albanii. Jesteśmy za miasteczkiem Shkodra, czyli jeziorze szkoderskim. No i teraz zatrzymaliśmy się przy supermarkecie. Będziemy robić tutaj zakupy w takim oto pięknym miejscu. Co ciekawe, mieliśmy milion stacji różnych i w ogóle nie ma obsługi. Czyli tam jest na przykład jedna stacja i tam wszystko w środku jest pozamykane. Jest tylko jakiś cieciu, który pilnuje, żeby nic tam się nie stało. Nie wiem do końca, na czym polega tutaj tankowanie. Domyślam się, że chodzi o to, że płacisz kartą. Jak zapłacisz, to wtedy dopiero nalewasz tyle, za ile kupiłeś. Ale to jest tylko moje, że tak powiem, przemyślenie. Może jutro się sami przekonamy, jak będziemy tankować, czy to właśnie w ten sposób wygląda, czy w inny. A my idziemy właśnie sobie małe zakupy zrobić. Jest prawie godzina 21, więc jeszcze mamy półtorej godziny drogi do Tirany, gdzie jest nasz hotel. No i dojechaliśmy na miejsce. Super strzała właśnie stoi obok naszego hoteliku. Hotelik to jest ten oto piękny budyneczek w samym centrum Tirany. A dookoła mamy taki widoczek, czyli typowe blokowisko i pierwsze co mi się rzuca w oczy, to ta ciekawa sprawa z tymi kablami wszystkimi tutaj. Elektryk, który to ogarniał, to mu współczuje, nie? Żeby się połapać w tych kablach. To jest ciekawa opcja, jak deszcz pada, to wszystko się moczy, a jakoś jednak funkcjonuje. No to startujemy, idziemy do pokoiku. Zaciekawiłeś mnie tymi dodatkowymi usługami. Co to są dodatkowe usługi? Pokój 306. Wiesz, to nie jest napisane. Tutaj w broszurce hotelowej było napisane, że jest to niespodzianka. Panie Krzysztofie, proszę nacisnąć jeden. Znacz może kod Wi-Fi? Nie, Wi-Fi.
Europa 2021. Ale tam nie jest kartka? Okej. Okay. Pokoju jest napisane. Dobra, to coś? Jesteśmy po, na Messengerze? Okej? Okay. Jakby co? Tak. Messenger? Idziemy na spacer jeszcze się przejść. Nara. Tak wygląda nasz pokoik. Łóżeczko. Tu szafa w takim stylu otwartym, a tutaj jest łazienka. A rano mamy śniadanie. Wszystko razem za dwa pokoje kosztowało tam około 400 zł. Parking trzeba było dopłacić 5 euro za noc, no ale cóż, nie było wyjścia. Podobno gdzieś tutaj musi być napisane, bo Krzysiek przed chwilą w windzie mi tak powiedział. Tutaj nie ma. Mówi, że coś jest Europa. No, szukamy hasła wsi. No i właśnie ekipa ruszyła tutaj pochodzić wieczorem po mieście Tirana. Pozwiedzamy trochę, zobaczymy, co tutaj się znajduje ciekawego. Dobrze, nie nagrywaj mnie. Nagrywam cię, to jest bardzo ładny. Elegancki chłopak. Bardzo ogólnie dziękuję dziewczyny, które to oglądacie, musicie wiedzieć, że Krzysiek jest obecnie singlem. Szuka partnerki na całe życie. Szuka więc miłości, jeżeli tak, prawdziwej miłości. Więc jeżeli to oglądacie, to wpisujecie Krzysztof Jesz na Facebooku i wtedy wyskakuje profil tego umieśnionego faceta, czarno-białe zdjęcie. Przynajmniej takiej ostatnio było. I tutaj ciekawa kolejna rzecz, która jest w Tiranie, a która też była w Kijowie na Ukrainie, że te konstrukcje się palą. Czerwone światło, te konstrukcje się pali. Zielone, to i konstrukcja się pali. Musimy podejść do kogoś i zapytać się, where is the best club in Tirana? Bądź szczęśliwy, jesteś w Tiranie. Proszę, tam meczet jakiś. Tu Krzysztof jakiś i tam dziewczyny jakieś. A tam jakaś impreza jest i tam właśnie zmierzamy. Tam gdzie jest głośno i muzyka, tam idziemy my. Tak, Krzysztofie? Chodźmy, ruszajmy. Ło, taka... Chyba dużo ludzi tam jest, bo tak głośno. Here we go! Krzysztof, here we go! Potańczymy sobie? Szipendale, Kosovo! Kosovo i Serbia! And Albania! Fast fooda szukamy chyba, nie? Zobaczymy. No już wracamy ze spacerku po Tiranie. Ja chciałem dla was nagrać jeszcze te wszystkie tutaj druty, które wiszą wszędzie. Weźcie to, ogarnijcie, co tutaj się dzieje z tą elektryką. Niezłe jaja. Z tego, co się orientuję, to taka elektryka w ten sposób też jest w tych różnych azjatyckich państwach, że wszystko wisi gdzieś tam nad głowami i ludzie po tym idą. O, proszę. I dochodzimy do właściwego miejsca, czyli do hoteliku. A jutro startujemy ze zwiedzaniem Tirany. Yo!